Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy budzik siewcy, mamy wakacje i mamy niesamowitą Ewangelię, która pozwala nam karmić nas samych miłością nie z tego świata i mądrością Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węża, nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy więc wydadzą was, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Więc Jezus mówi dzisiaj, że ty i ja będziemy jak owce między wilki wprowadzeni. Po co? Po to, żeby spróbować ich pozyskać. Przykład bardzo prosty, bo będziemy każdy z nas wystawieni na tę rzeczywistość. Ale wystawienie nie tyle, żeby walczyć, co żeby dać miłość nie z tego świata, co żeby podprowadzić pod mądrość nie z tego świata, żeby podzielić się doświadczeniem, z którego my sami korzystamy w kontekście relacyjności, w której żyjemy z Duchem Świętym. Mój kolega Mariusz opowiadał, mówi, miałem takie doświadczenie, mówi Mariusz, że w czerwcu, kiedy wiecie, już oceny są wystawione, lekcja religii, jest trochę wtedy trudniej, no bo wiadomo, jak już są oceny wystawione, wszystko jest podsumowane, to trudniej o uwagę i o w ogóle zaczepienie uczniów, to Mariusz mówi, przygotujcie się do swoich uczniów, mówi, na za tydzień, na następną lekcję, porozmawiamy trochę o alkoholu, o DDA, czyli dorosłym dziecku alkoholika, o A, alkoholiku, o Al-Anon, tak? O tym wszystkim, co się wiąże, żeby wakacje, które się rozpoczynają, żebyśmy nie weszli w to, co się nazywa uzależnienie. Przygotujcie się, ja tam was podzielę, mam taki pomysł. I wyobraźcie sobie, państwo drodzy, że Mariusz wchodzi do klasy, odwrócił się do tablicy, żeby zapisać temat i widzi, czuje na sobie ze 20 kapsli po piwie. Czyli my się przygotowali. I pierwsza myśl, Mariusz opowiada, mówi, no idź do dyrektorki. No co to za klasa? Jaka to jest kultura? Jaki to jest sposób funkcjonowania? Kiedy, wiecie, on się obraca z tyłu i zaczyna się modlić do Ducha Świętego. Mówi, pisze ten temat, czuje na sobie te kapsle. Mówi, przeżywam wielką jedną porażkę i mówi, zaczynam się modlić do Ducha Świętego, jak im dać miłość? Jak wprowadzony między wilki, jak ich pozyskać, jak im pokazać mądrość, która nie jest nasza, nie pochodzi od nas, jest nie z tego świata. I mówi, zacząłem się modlić do Ducha Świętego, co by zrobił Jezus? I słyszę w sercu, mówi, pozbieraj kapsle i porozdawaj. I wiecie, odwrócił się z powrotem, pozbierał te kapsle, każdemu z uczniów porozdawał i mówi, to rzućcie jeszcze raz. Odwrócił się do tablicy, kończy temat, poleciało może z 15 kapsli. Pozbierał jeszcze raz, rozdał, mówi, to jeszcze raz rzućcie. Trzeci raz już nikt nie rzucił. Ale dlaczego o tym mówię? Z trzech powodów. Pierwszy powód to jest moment, w którym on się obrócił i poczuł te kapsle. I mówi, no pierwsza myśl po prostu uciec od tej młodzieży, która jest fundamentem naszego Kościoła. Druga myśl to jest myśl, w którym zaczął się modlić do Ducha Świętego i Duch Święty dał mu podpowiedź. On mówi, ja bym w życiu na to nie wpadł. I trzecia myśl, moment, w którym rozdał kapsle, czyli zauważył tą młodzież, bo z jakiegoś powodu to zrobiła. Mówi, nie miałem nigdy takiej katechezy. Kiedy młodzież zaczęła dyskutować, debatować, rozważać, rozmawiać, że nie została potraktowana jakoś tam, tylko z szacunkiem, z uznaniem, znalazł sposób, który mówi, to nie jest mój. Zachęcam ciebie i siebie do czego? Kiedy wprowadzeni zostaniemy w różne trudności, ponieważ jesteśmy trudni i znajdziemy osoby, które są trudne, zanim powiemy coś między bodźcem a reakcją, jest przestrzeń. I w tę przestrzeń zapraszajmy Ducha Świętego, to wtedy On podpowie nam, co mamy mówić, bo to nie będzie nasze, a Jego.
dobrego dnia i pięknego świadczenia o Jezusie Chrystusie. Jeśli takie filmiki się podobają, zachęcamy, żeby subskrybować, żeby lajkować, żeby udostępniać, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć o Chrystusie, który dotyka, uzdrawia, przemienia i podnosi. Szczęść Boże! Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.